A co z emocjami były? Co się wydarzyło po walce, właśnie. Tam chyba nie wiem, co się wydarzyło, ja wiesz, też w nerwach sobie też nie pozwolę, jakiś tam pedał coś tam mówi. Piękna walka, super promocja boksu. Trochę szkoda tego, co się wydarzyło po walce, naprawdę, bo gdyby sama walka była, to naprawdę było piękne wyrażenie. Słuchajcie, to nie ode mnie zależy, wiesz, ja też ciężko tam przepracować, że to nie jest moja wina, tak, i wygrałem tą walkę, tak? To wiecie, o co chodzi, to jest zasada taka, że... Słuchajcie, wychodzisz do ringu, są kibice, że są kibice tam, ale walka jest wygrana i mogę, chcę sobie to na spokojnie zobaczyć. Uważam, że w każdej rundzie kontrolowałem, dostawał dużo więcej prawą, jak głowa mu odskakiwała cały czas. Jedyne co Mariusz trafiał, to trafiał lewy gdzieś prawy. Jak ja zostawałem tu, trafiał, ja wychodziłem i to było wszystko. No i ostatnia runda, no to pełna dominacja Mariusza, tak? No ale tak się zdarza, ma doświadczenie, boksował na 10 rundach już kolejnych walk, wiedział, przyspieszał, ale uważam, że i tak pokazałem taki hard, duża determinację, że to wytrzymałem, a nie kolejne opuszczenie rąk. Tak jak